Pierwsza połowa nasza dobra, dobrym wykonaniu. Dużo odbiorów, dużo przechwytów, ale brak koncentracji, brak precyzji. Nie umieliśmy skończyć tych sytuacji. No, w drugiej połowie troszeczkę, jakby, nie chcę powiedzieć, odpuściliśmy, ale inaczej zagraliśmy. Zostawiliśmy pola skrze i ona miała przewagę, a co nie powinno się zdarzyć na naszym boisku. Chociaż mieliśmy też sytuację stuprocentową, wydaje mi się, że to był klucz, taki mecz po prostu do jednej bramki, kto strzeli, ten wygra. My nie wykorzystaliśmy swojej, skra wykorzystała swoją, więc tyle bym powiedział o tym. Bo można było się spodziewać, że przez tą obronę skry będzie ciężko się przebić, no i faktycznie no też tych sytuacji, były sytuacje, no ale też nie aż tak wiele. No ogólnie muszę powiedzieć, niezły zespół, tak, poukładany, dobrze grał taktycznie i dobrze grał piłką. Nie dziwi mnie ich miejsce, ale wydaje mi się, że mogliśmy spokojnie pokusić się tutaj o 3 punkty. Tak jak mówię, mieliśmy swoje sytuacje, może nie, no tą jedną stuprocentową, a reszta takich półsytuacji, gdzie zabrakło koncentracji i tego kończącego podania. Gdzie no w takich meczach musimy być lepiej skoncentrowani i lepiej to wykańczać, bo nie w każdym meczu będziemy mieć tyle sytuacji, co na przykład z Błękitnymi, tak, po 6, po 5 sytuacji. No, są mecze, w których właśnie jest ta jedna, dwie sytuacje i trzeba ją wykorzystać, żeby punktować i żeby piąć się w górę tabeli. No i intensywny tydzień przed Wami, dwa mecze, no, z takimi rywalami, którzy gdzieś tam tuż za Waszymi plecami. No niestety. Trzeba odrobić tę stratę tych punktów tutaj u siebie. Jedziemy teraz do Krakowa na Garbarnię i co? Liczy się tylko zwycięstwo. Musimy przeanalizować przeciwnika i podejść z energią i nie spuszczać głów po tej porażce. To jest sport, to się zdarza, jeszcze jest wiele meczy i wydaje mi się, że jeszcze parę punktów, paręnaście zdobędziemy. Właśnie te pierwsze mecze na wiosnę pokazały, że ta walka o tą szóstkę no będzie na pewno dostępna. No zgadza się, teraz troszeczkę nam skra uciekła, szkoda, wiem przed meczem, jaki to był ważny mecz dla układu tabeli, no niestety dostaliśmy czerwoną kartkę, to był gdzieś tam decydujący też moment spotkania, później już zabrakło sił, czy po prostu zabrakło zgrania i dobrego wykończenia i tak się skończyło.